Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku powiem Wam trochę na temat moich przepiórek. Ale zanim do tego przejdziemy, to proszę nowych widzów do zasubskrybowania mojego kanału, żeby nic Was nie ominęło. A teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Więc tak, opowiem Wam tą historię z moimi przepiórkami. Kupowałem 5 tych ptaków. 3 samce, 2 samiczki i zaraz tutaj do, gdy zostały tutaj przywiezione, kopulowały samice, samce kopulowały samice, a samice znosiły jaja po kilku dniach od przyjazdu, bo wiadomo, od razu nie będą też znosić jajek, bo to jest też stres i nowe otoczenie, więc wiadomo, no ale po prostu powiem Wam, jak to się stało, że jest tylko jedna przepiórka. Więc zapraszam. Jest tylko jedna przepiórka, ponieważ pierwszy samiec zginął w taki sposób, że zostawiliśmy tą klatkę na noc na podwórzu i głowę odgryzł samcowi kot. Bo koty, jak wiadomo, skradają się po cichu i bezszelestnie. Dlatego podszedł po cichu ten kot i odgryzł głowę samcowi przepiórki. A niektóre zwierzęta i ptaki są mało aktywne w nocy i mało czujne, dlatego wytknął samiec głowę przez tutaj tą taką dziurkę, jak tutaj widzicie. I kot odgryzł mu głowę, a reszty ciała przepiórki już nie zdołał rady wyciągnąć, ponieważ przez siatkę nie dał rady. Drugi samiec dostał później udaru. Za pierwszym razem go uratowaliśmy, wyrehabilitował się, ale później wrócił do sił, do pełni zdrowia. Wrócił tutaj do klatki, miał się dobrze, ale też po jakimś czasie później zdechł. I to też pewnie drugi raz się odezwał udar, ale już nic wtedy nie mogłem zrobić, no zdechł to zdechł, trudno. I pierwsza samiczka zdechła ze starości, a druga też niedawno, jakiś czas temu zdechła na moich oczach. Piła wodę i z początku myślałem, że nie w tą dziurkę woda jej wleciała, więc wziąłem ją, jeszcze raz napoiłem ją, żeby popiła, żeby może myślałem, że jej to pomoże, ale nic z tego, po prostu to nie było od wody, że ona się napiła wody, tylko po prostu już ze starości zdechła. No i tyle. No i ten samiec został tylko sam, nie ma do kogo się odezwać, żeby rozmawiać swoim językiem, w swoim języku z innymi przepiórkami, ale nie jest sam, bo sąsiadujemy z nimi obok brojlery, ten drób mięsny. Ale chodzi mi o to, że jest sam tutaj w klatce, tak, to miał przyjaciółkę, a tak został tylko tutaj sam. Jak palec, można powiedzieć. Jak widzicie, on się szykuje tutaj do startu. On chce wyskoczyć stąd, ale nie ucieknie. Dlatego musi być w tej klatce. Jak widzicie, jak ja się tutaj znajduję, to on chodzi we wszystkie strony. Po prostu szuka wyjścia, żeby tylko mógł uciec. Ale nie ucieknie, bo nie da rady. Dookoła jest siatka i z góry też, więc nie ma szans tutaj uciec. Ma tutaj samiec przepiórki wodę zapewnioną. Tutaj jest nawet taki kamień, żeby nie wylał tej wody z tego pojemnika i żeby nie narobił tutaj niepotrzebnie bałaganu i żeby nie było mu tutaj mokro, ale nie tylko ze względu na bałagan, ale również ze względu na to, żeby mógł sobie bezpośrednio mógł wejść na ten kamień i napić się wody, żeby nie nadwyrężał się po prostu i tak to sobie wejdzie na kamień i się napije wody bezpośrednio. Ma również tutaj pokarm, czyli pszenica, kukurydza zamielona, no i żwirek,
dzięki temu żwirkowi może brać kąpiel w upalne dni oraz spożywa malutkie kamyszki i w ten sposób rozdrabnia pokarm na papkę. Co jakiś czas dostarczam też przy piórce tutaj trawę, na przykład po skoszeniu albo prosto z łąki, na przykład koniczynę, krwawnik, pokrzywę, mlecz. Jak widzicie, tutaj też są pozostałości jeszcze z zielonki, bo przypiórka ich też do końca nie zjadła i już nie zje. Ale zielonka jest bogata w witaminy, dlatego nie tylko dostarczam zielonkę kurom, brojlerom, ale też przypiórce właśnie. No i to taka była historia tych moich przypiórek. Więcej tutaj rozgadywać się nie będę, bo nie ma sensu. Dlatego jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, polecajcie i udostępniajcie mój kanał oraz filmy dalej. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym filmem, to zadawajcie je oczywiście w komentarzu. A ja się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!